Tajemnicze tunele odkryto podczas prac ziemnych związanych z przebudową sieci wodociągowej przez sosnowieckie wodociągi w dzielnicy Stary Sosnowiec. Jeszcze w październiku przy ulicy Piłsudskiego w trakcie przewiertu natrafiono na mur nieznanego pochodzenia, który uniemożliwił dalszą pracę ciężkiego sprzętu. Jak się później okazało, niezidentyfikowanych wówczas obiektów nie było na mapach, którymi dysponowała spółka. Wszystko wskazuje na to, że ktoś o nich zapomniał. W związku z powyższym, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, wstrzymaliśmy w tym miejscu pracę, zgłosiliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczęśliwie bardzo szybko Wojewódzki Konserwator zareagował, wysłał specjalistę na miejsce i właściwie po tygodniu z hakiem dostaliśmy informację, że jest to szczelina przeciwlotnicza, którą należy zinwentaryzować, ale możemy pracę prowadzić dalej. W związku z tym nie spowolniło nam to realizacji inwestycji. I faktycznie 20 października przeprowadzono oględziny odkrytego przypadkowo obiektu, zinwentaryzowano go i wykonano jego pełną dokumentację, w tym zdjęciową. Ostatecznie wydano decyzję pozwalającą na kontynuację prowadzonych przez wodociągi prac. Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków stwierdził, że odkryty tunel nie może zostać objęty ochroną konserwatorską. Okazało się, że są to najprawdopodobniej schrony. Takie szczeliny schronowe jakby, czyli po prostu bardzo długie, wąskie korytarze, które łączyły z kilka pomieszczeń. To jest jedna szczelina, jest bardzo wąska, jest konstrukcji raczej żelbetowej i została wniesiona, jak pokazują analogie, w mieście w okresie II wojny światowej po uruchomieniu planu Barbarossa, czyli po 22 bodajże czerwca 1941 roku przez Niemców. Teraz tunele zostaną częściowo zasypane we fragmentach, które nie są już drożne.